Siema, z tej strony Żółty, a to jest już kolejny, szósty odcinek filmu informacyjnego. Co miesiąc wychodzi tak na oko, więc no, w tym miesiącu też musi się pojawić. To jest pierwszy film informacyjny w 2016. W końcu styczeń, no to zresztą co ja wam będę tutaj pierdolił. Słuchajcie, mam problem z właśnie ETS-em dwójką, więc niestety tirem przez Europę najprawdopodobniej już niestety się nie pojawi. No, zakończyliśmy tirem przez Europę na tej awarii. Awaria, ten siódmy odcinek, druga część. No, te dwa ostatnie odcinki naprawdę wydaje mi się, że to były najlepsze odcinki. Zwłaszcza przez ten karambol w pierwszej części, ale wiadomo. No i niestety Eurotrack sam mi działa, ale problem jest tego typu, że jak próbuję włączyć multiplayer, wszystko idzie normalnie na każdym serwerze, jakimkolwiek, sprawdzałem na wszystkich. No i nic, po prostu jest, że nie mogę się połączyć. I to próbowałem nie, że w jeden dzień, tylko w 2 czy 3 dni się połączyć. No i po prostu nie szło. Odinstalowałem, zainstalowałem multiplayera, nic, nadal nie działa. A mam ten sam, jak to się nazywa, ten sam, tą samą wersję. Więc no niestety, tirem przez Europę będziemy musieli tak zakończyć, ale przypominam, jak ktoś może nie wiedzieć, wychodzi American Truck Simulator 3 lutego. A mamy teraz, to nagrywam 23 i można kupić już pre-order, więc na pewno będzie American Truck Simulator na moim kanale. No, na razie tą grą to się jaram po prostu, no. Patrzcie, jak piękna droga prosta w Ameryce się dzieje, wszystko, no to sama nazwa mówi, nie? Golden Bridge. Te tiry to mi się po prostu tak podobają, zwłaszcza w Europie to naprawdę rzadko widywałem, żeby tiry miały właśnie ten przód taki. To mi się bardzo podoba. Piękny. Naprawdę. No tu autobus akurat, ale no. Ładnie to ze środka wygląda. To jest grafika, wydaje mi się, lekko ulepszona z Eurotrucka, ale i tylko naprawdę pojazdy zmienione i mapa, nie? No, także no tu Las Vegas najprawdopodobniej. Jest Golden Ridge. No to po prostu pięknie mi się wydaje. I to na pewno pojawi się na moim kanale, ta gra. 3 lutego już powinna się pojawić tak naprawdę. No, 3 lutego data w Polsce, więc oczekujcie 3 lutego. Niestety będzie single player, bo multiplayera na pewno nie będzie. Raczej, nie wiem czy na pewno, ale wydaje mi się, że raczej nie będzie. Bo do Eurotrucka wyszło po roku chyba, czy po pół roku. To wtedy by się można spodziewać dopiero jakiego multika, no ale mniejsza. To już wiecie, że na pewno American Truck Simulator będzie na moim kanale od 3 lutego. Single player najprawdopodobniej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ankieta, czyli w zasadzie tak naprawdę najważniejsza rzecz, jaką mam do powiedzenia w tym filmie, bo nie musiałem wam mówić o tym American Truck Simulator, ale no, tak po prostu powiedziałem. Tak więc macie link do ankiety w opisie i po prostu z jakiej gry chcecie serię następną. No mamy tutaj Binding of Isaac Rebirth, no i w późniejszym czasie Afterbirth, jeszcze nie ma kupionego, ale no gierka naprawdę jest mega. Fabuły to tam nie ma, ale rozgrywka, zresztą możecie sobie zobaczyć gameplay, co tam chodzi, ja po prostu, albo oglądacie pewnie większych youtuberów, to takich jak Gimper, to na przykład nagrywa Isaaca, ale Afterbirth właśnie, następną część po Rebirth. I gierka jest mega, po prostu mam już tu rozegrane 107 godzin, ale nie mam jeszcze wszystkich itemów, tylko challenge, ale to tam nieważne. The Escapist, czyli gra, która po prostu no świetna jest. Jeszcze nie widziałem tak oryginalnego pomysłu na grę, czyli mamy tak, tutaj jest 17 godzin, połowę gry mam, ale to nie zmienia faktu, że można zrobić to od początku innym sposobem, jakim to robiłem. Jakoś nie widzę problemu. Chodzi w tej grze, jak sama nazwa mówi, uciec, ale skąd? No z więzienia. Trzeba uciec z więzienia i tyle w zasadzie. To nie jest jakaś grafika rozbudowana, ale rozgrywka jest mega. Grand Theft Auto San Andreas single player, no to chyba nie muszę dużo mówić o GTA San Andreas, nie? To samo multiplayer z Dawidem i nie tylko, no tak, no multika sampa można pobrać i napieprzać, ale to no Saints Row trójeczka co-op z Dawidem. No już coś takiego planowaliśmy długo, Saints Row, 13 godzin to gram. I no, gierka jest chora, ale naprawdę bardzo fajnie się w nią gra. GTA tylko bardziej pojebany. Papers, Please, no to jest po prostu gierka jeszcze bardziej oryginalna od tych Papers, od The Escapist. Chodzi w niej o to, że musimy
przepuszczać między granicami, między budką graniczną jakiś tam kolesi i kolesiary, nie? I po prostu oni nam pokazują dowody i takie tam i musi sprawdzać, czy się wszystko zgadza, nie? W zasadzie symulator dzisiejszej Europy. Ale nieważne, bo zaraz mi ten filmik zbanuje YouTube i będzie tyle. I kanał. Minecraft, tak? Tak? Nie wierzyliście, ale tak, rzeczywiście Minecraft multiplayer. Singla nie ma zamiaru. Multiplayer ze znajomymi. Ja wiem. Wiem, Chińczyk, że będziesz chciał na pewno, jak to wygra. Na pewno z Chińczykiem to zagram, bo to nie będzie taki multiplayer, wiecie, jak to jakieś serwery tam zrobione, w sensie serwer będzie, ale tylko ze znajomymi, nie? Na przykład Chińczykiem, może Dawid się skusi, może tam jeszcze innych znajomych też tam mam. I zwykły survival, nie? Survival po prostu i tyle. Spin Tires, czyli gra, kolejna bardzo oryginalna gra. Chodzi w niej o to, żeby dostarczyć na terenie najprawdopodobniej Rosji, bo to nie jest wytłumaczone gdzie, na terenie Rosji przetransportować wielkimi starami, jakimiś tam ify nie ma, ciężarówkami, po prostu ciężarówkami takimi starymi z PRL-u na przykład, przewieźć kłody z punktu A do punktu B, ale to nie jest takie proste, bo trzeba też odkrywać mapy, tankować te pojazdy, gdzieś się w błocie zatkasz, to musisz pojechać po drugi pojazd i wyciągnąć go. Naprawdę gierka jest mega. Przeszedłem całą 25 godzin, ale na zwykłym. A na normalu? Nie, na zwykłym no to normal, tak. Ale na hardzie to naprawdę bym chciał też zagrać. Więc no wiadomo. Surgeon Simulator, czyli najgłupszy symulator chyba jaki kiedykolwiek grałem. Jakby wam to powiedzieć, jesteśmy upośledzonym doktorem z jedną ręką. Jeszcze lewą, więc i musimy robić na przykład przeszczep serca, przeszczep nerek, albo na przykład mózgu. Takiego chyba nie było nigdy, przeszczepu mózgu, no ale gierka jest chora, ale naprawdę można się przy niej nieraz uśmieć. Wszystkiego chyba nie przeszedłem, mam 2 godziny tylko, ale naprawdę jest fajna. Terraria multiplayer ze znajomymi, mam tu na myśli bardziej Chińczyka. Terraria, o. 11 godzin. Niedawno grałem z Chińczykiem, ale to było tak dla fanu bardziej. A dla nagrywki myślę, Terraria by była spoko. Ale myślę, że lepsze by był Minecraft. No ale to jest wasz wybór. Unturned, czyli Minecraft, tylko bardziej realistyczny. Można to tak ująć. Klocki realistyczny, no. Minecraft, ale mniej pikselowy. No nie. Minecraft tylko chodzi w nim bardziej o survival. W sensie o zombiaki takie tam, nie? Co prawda w Minecraftie też są, ale no tu jest bardziej pusta. Tam sobie nie możesz tak bić łapką, raczej możesz, ale to mało daje, nie? Nie jak w Minecraftie. Tam trzeba znajdywać bronię, wyposażenie i tak dalej, dąsy zbudować, żeby przeżyć wszystko, nie? To jest naprawdę fajna gra. Ile tam? 40 godzin, to widzicie, z Chińczykiem 40 godzin w to graliśmy i naprawdę wciąga ta gra, bo jest bardzo fajna. Far Cry 1 single player. No to Far Cry, ja to chyba nie muszę specjalnie przedstawiać. Nie mam go zainstalowanego, ale jakoś, wiecie, 56 minut tylko zobaczyłem po prostu, czy gra działa. Spolszczenia nie mam niestety, no ale no, trudno. Jakoś bym sobie poradził. No i Grid Autosport single player. No to Grid to jest bardziej wyścigówka. No nie bardziej, bo to jest po prostu wyścigówka, no. Na kierownicy, myślę, by to było tak samo jak American Truck Simulator, wiadomo. No i Grid wyścigówka, kiedy wyścigówki, to ja uwielbiam, to był mój ulubiony gatunek gier, ale nie pamiętam w zasadzie, chyba mi się znudziły te wszystkie Need for Speedy. No i tak, mam Grida teraz, tam 87 godzin, parę wyścigów zrobiłem. Tak więc zagłosujcie tutaj na tej ankiecie, co wy chcecie i jak zagłosujecie, no to oczywiście link do ankiety macie w opisie. Jak zagłosujecie, to mamy 23, myślę, że gdzieś w poniedziałek 25 tą grę, która wygra głosowanie z tej ankiecie, to zacznę ją nagrywać. To nie znaczy, że zacznę ją wrzucać jeszcze nawet w tym roku, nie? Mam plan, żeby ją, chociaż w niektórych tylko mam taki plan, żeby nagrać dopiero wszystko i potem wrzucać. No, ale zobaczymy, jaka gra zostanie wybrana. Tak więc wybierajcie. No i w zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o mojego lepszego randomka, to mam jeszcze tam parę filmów, ale to was pewnie interesuje, tylko lepszy randomek, którego nie było już troszkę, bo teraz było najwięcej tych wszystkich filmów na święta, wraz ze śpiewaniem
śpiewaniem i życzeniami wigilijnymi, który ma aż 10 łap w górę. To jest rekord na moim kanale. Więc naprawdę bardzo wam dziękuję. Widać, że jak robię błazna, to wam się to podoba. Może będę robić to częściej. Ale no. I jeszcze... No i tak, no po prostu lepszego randomka trzeba dokończyć, bo jest 22 odcinek. 8 odcinków, mam tyle bitew od was, więc spokojnie damy radę. Zawinkla też się pojawi. Nie mówię koniecznie w tym tygodniu, bo jest dzisiaj sobota, więc jutro możliwe, ale nie jestem pewien, że coś się pojawi. Teraz muszę robić we wocie na CW specjalnie dychę, więc jednak trochę czasu na to muszę poświęcić, zwłaszcza, że jeszcze kupiłem premium, no to chciałbym je wykorzystać. No ale dobra, po co ja tyle pierdolę? Koniec, nie będę wam zawracać głowy, bo to nieważne, pewnie was nie interesuje. No, tak więc jeśli chodzi o film informacyjny na styczeń, to jest zrobiony. Tak więc dzięki za uwagę i że jeśli obejrzeliście do końca, dziękuję wam po prostu. Wszelkie pytania, jakiekolwiek pytania, czy nie wiem, czy jakaś seria będzie częściej, czy coś tam rzadziej, czy lubię masło, czy będzie Eurotrack jeszcze, czy coś, czy ktoś nie dosłuchał, czy śpiewanie, cokolwiek. Pytajcie pod tym filmem i pod każdym innym filmem w komentarzach. Po prostu pytajcie. Ja na wszystkie jak najszybciej postaram się odpowiedzieć. Po prostu nie mam za dużo widzów. No to ja będę tak pierdolić. Dobra, kończę, bo jak się rozgadam, to będzie tyle. Może Q&A ja zrobię. A dobra, no. Tak więc do zobaczenia w kolejnych filmach.